Szanowni widzowie, w większości przypadków spawanie metodą TIG wygląda w ten sposób, że w jednej ręce trzyma się palnik, a w drugiej materiał dodatkowy w postaci pręta. Wymaga to od spawacza znakomitej koordynacji. Obie ręce są zajęte, a pręt kiedyś się kończy, co zmusza do przerwania spawania. Dodatkowo w ręce zostaje resztka spoiwa zbyt krótkiego, by go wykorzystać. Z tego powodu konstruktorzy urządzeń spawalniczych próbowali stworzyć TIGa z automatycznym podawaniem drutu lub podajnik do TIGa. O ile dla przemysłu takie urządzenia udało się skonstruować, to dla przysłowiowego Kowalskiego takiego urządzenia nie było lub jeśli było, to zbyt drogie lub skomplikowane. Teraz to się zmieniło. Przedstawiam opracowany w Polsce przez inżynierów Magnum uniwersalny, automatyczny podajnik drutu do urządzeń TIG MTAWF1. Dlaczego uniwersalny? Bo można go zastosować z niemal każdą spawarką TIG, do prądu stałego DC, jak i zmiennego AC, do niskich wartości prądu, jak i tych bardzo wysokich, do tych wszystkich materiałów, jakie się metodą TIG spawa. Średnice obsługiwanego drutu są od 0,8 mm do 2 mm. Prawidłowe połączenie ze spawarką wygląda tak. Doprowadzamy gaz osłonowy do spawarki TIG. Wylot gazu ze spawarki łączymy z podajnikiem poprzez dołączony wąż z szybkozłączką. W gniazdo spawarka wpinamy dołączony kabel i drugi koniec tego kabla wpinamy do gniazda na spawarce w miejsce gniazda sterowania TIG. Ponieważ większość urządzeń marki Magnum ma gniazdo dwupinowe typu THF, dlatego też kabel ten posiada taki właśnie wtyk. Wtyk prądowy uchwytu TIG podłączamy do gniazda prądowego na urządzeniu TIG. Podobnie postępujemy z uchwytem masowym. Wtyk uchwytu TIG wpinamy w gniazdo na podajniku z oznaczeniem uchwyt TIG. To gniazdo służy też do wpięcia pedału nożnego, ale o tym za chwilę. Elektrodę TIG wysuwamy zgodnie ze sztuką spawalniczą. Bardzo ważne jest poprawne ustawienie końcówki adaptera, tak aby drut wysuwał się pod elektrodę bez jej dotykania i trafiał w jeziorko. Ten adapter jest fabrycznie zamontowany do główki uchwytu i ustawiony dla osób praworęcznych. Oczywiście można go sobie przestawić, ustawić, ale zawsze trzeba pamiętać, żeby precyzyjnie wyregulować kierunek wysuwu względem elektrody. Tutaj na końcu znajduje się jeszcze końcówka. Należy założyć końcówkę o średnicy dopasowanej do stosowanego drutu. Takie końcówki są w zestawie. Panel sterowania naszego podajnika jest duży, przejrzysty, opisany po polsku. Podajnik podaje drut na dwa sposoby. Zwykły, czyli ciągły, i pulsacyjny. Jeśli wybieramy podawanie ciągłe, czyli zwykłe, to należy ustawić prędkość podawania drutu. Jest to podstawowy do ustawienia parametr. Nie ma jednej recepty, jednego przepisu, jaką optymalną prędkość ustawić. Trzeba ją dobrać na podstawie próby, bo trzeba zgrać ze sobą natężenie prądu spawania, średnicę stosowanego drutu, rodzaj i grubość materiału, prędkość spawania oraz ewentualnie inne parametry, jakie dany użytkownik zastosuje na swoim urządzeniu TIG. Drugi parametr to opóźnienie startu drutu. Stosuje się go po to, by mieć czas na utworzenie jeziorka. Trzeci parametr to cofanie drutu. Chodzi o cofnięcie drutu po zakończeniu spawania. On jest potrzebny po to, żeby drut nie został zatopiony w jeziorku, żeby się nie przyspawał do materiału, tylko zdążył się cofnąć na określoną wysokość. Gdy wybierzemy podawanie pulsacyjne, to trzeba ustawić te wszystkie parametry, o których do tej pory mówiłem, i dodatkowo czas podawania drutu,
oraz czas przerwy w podawaniu. Na panelu sterowania znajduje się jeszcze klawisz ułatwiający obsługę urządzenia. Klawisz wysuwu drutu do przodu lub do tyłu. Można sobie dzięki niemu precyzyjnie ustawić położenie końcówki drutu. Podajnik może pracować w trybie dwutakt, czterotakt. Należy jednak pamiętać, żeby na urządzeniu TIG był włączony dwutakt. Jak mówiłem wcześniej, w komplecie z podajnikiem znajduje się pedał nożny. Jeśli chcemy go używać, należy wypiąć wtyk sterowania uchwytu TIG i wpiąć go do spawarki. A wtyk sterowania pedału wpinamy w miejsce wypiętego wtyku uchwytu TIG. W takiej konfiguracji podajnik i spawarka działają od siebie niezależnie. W praktyce wygląda to tak, że naciśnięcie przycisku na uchwycie TIG uruchamia tylko spawarkę, a dopiero wciśnięcie pedału uruchamia podawanie drutu. Pracując z pedałem, podajnik należy ustawić na podawanie ciągłe i wszystkie parametry oprócz prędkości podawania drutu ustawić na zero. A to dlatego, że odpowiednio naciskając pedał, decydujemy, kiedy drut ma się wysunąć. Możemy podawać drut w sposób ciągły lub pulsacyjny. Mamy na bieżąco kontrolę nad drutem. Rolki, które są w zestawie, obsługują druty o średnicy 0,8 mm, 1 mm, 1,2, 1,6 i 2 mm. Są dodatkowo uniwersalne. Pasują zarówno do drutów stalowych, jak i aluminiowych. Średnice od 0,8 mm do 1,2 zalecane są do stali, a od 1,2 mm do 2 mm do aluminium. Zapraszam na pokaz spawania.
proszę pamiętać, jak spawarka, to magnum.